Witam serdecznie na naszym kanale. Dzisiaj taki luźniejszy dzień. Chciałbym się z Wami podzielić w zasadzie z takimi moimi spostrzeżeniami na temat tego, jak tutaj się żyje. Tak przeciętnemu Polakowi, załóżmy, w Wielkiej Brytanii. I jak mogę porównać ze swoim życiem, które miałem w Polsce. Wiodłem w Polsce do 40 roku życia, teraz mam 54 lata, w tym roku kończę, także łatwo obliczyć można ile lat już tu jestem. Z mojej perspektywy, no tak, co mogę powiedzieć na temat przede wszystkim młodych ludzi, którzy decydują się wracać do Polski. Jaka jest moja opinia, co ja o tym myślę, dlaczego ci ludzie się decydują na to, żeby do Polski wracać. Pierwsze, co mi się nasuwa tak na myśl, to jest to przede wszystkim, że nigdy wcześniej w Polsce nie mieli obowiązków takich, naprawdę obowiązków takich prawdziwych, wynikających z tego, że zakłada się rodzinę, płaci się rachunki, bierze się odpowiedzialność za całą rodzinę. Te osoby się często decydują na powroty do Polski ze względów takich emocjonalnych, bo pobyt w Polsce kojarzy im się z czymś bardzo pozytywnym, przyjemnym, no bo przecież rodzice nieśli te troski, problemy, nie dzieci. I one o tych wielu sprawach nawet nie wiedziały. I teraz takie są rozczarowania, bo ci ludzie potem z powrotem wracają do Wielkiej Brytanii. Tak to niestety wygląda. I od nowa zaczynają wszystko. Całe życie sobie układać w Wielkiej Brytanii. Mimo, że bardzo chcieli wrócić do Polski. Z czego to wynika właśnie? Z tych pierwszych rzeczy, tak, rzeczy, co powiedziałem, takich emocjonalnego stosunku do swojej przeszłości w Polsce. Drugie, z niewiedzy, jak to naprawdę w Polsce się żyje. Kolejna rzecz to jest to, że brak jakby zrozumienia tematu długów w Polsce. Na czym one polegają? Na czym one polegają w Wielkiej Brytanii? W Wielkiej Brytanii, jeżeli się zadłużysz, to bank ci to umorzy w którymś momencie. Jeżeli to jest na przykład karta kredytowa. Natomiast w Polsce będą cię ścigać. Będą sprzedawać twoje wierzytelności różnym firmom, tak żeby tylko cię dopaść. I najczęściej kończy się tym, że to przynajmniej jest tak zwany stan depresji u osoby. Co najmniej, prawda? Bo to kończy się w przeróżny sposób. Nawet i ludzie popełniają z tego powodu samobójstwa. Natomiast powiem Wam tak, w Wielkiej Brytanii życie przeciętnego człowieka jest o wiele łatwiejsze. O czym ja mówię? No, podstawowa, najniższa płaca to jest tutaj na rękę, jeżeli pracujesz miesiąc czasu na przykład, to jest ponad 1000 funtów. Te pieniądze Ci pozwalają na to, żeby już wynająć sobie nawet, w skrajnych przypadkach mogę śmiało powiedzieć, dom możesz nawet wynająć. Oczywiście niewiele Ci wtedy na życie zostanie, bo koszty wynajęcia domu zależą w jakim tam regionie czy obszarze Anglii. Ale koszt wynajęcia domu plus opłaty, to wszystko to się zamykać powinno w granicach 900 funtów. Oczywiście mówię tak jak Londyn czy inne tam droższe aglomeracje, jest drożej. No, ale załóżmy tak przeciętnie, załóżmy tak tutaj w Coventry, no to jesteś w stanie już dom wynająć za jakieś 600 funtów na miesiąc. Na przykład. Jest to już możliwe. Czyli, że zarabiasz 1000 funtów, to zostają Ci jeszcze 400 funtów na opłaty, na inne wszystkie sprawy. Załóżmy, zamknie się to jakieś 850 funtów, 150 funtów zostanie Ci na życie. No, czy za 150 funtów da się przeżyć? Da się przeżyć. To nie jest problem. Na miesiąc, jeżeli nie masz nałogów typu kawa, typu papierosy, czy typu, nie wiem, załóżmy, alkohol, prawda? Także to nie ma problemu, jeżeli chodzi o takie sprawy. Czym to się różni od Polski? W Polsce, załóżmy, no nie wiem,
zarabiasz te 1700, załóżmy, złotych na miesiąc, to jest ta najniższa, znajdziesz pewnie jakieś tam mieszkanie za 1500, teraz sam się zastanów, jak ci zostanie 200 zł, czy będziesz w stanie przeżyć cały miesiąc. Być może tak. Są jakieś tam metody przeżywania w takich trudnych warunkach i na pewno jedną z tych metod mógłbyś zastosować, pewnie ten ryż, nie wiem, tam jeszcze ziemniaki jakieś, prawda, dałoby się przeżyć na pewno, nawet bez jedzenia podobno człowiek jest w stanie miesiąc przeżyć. Jakie są zasadnicze różnice? Jeżeli teraz, załóżmy, dwoje ludzi pracuje w Wielkiej Brytanii, dwoje zarabia pieniądze, no to sytuacja diametralnie się zmienia. Bo praktycznie można bez problemu odłożyć całą pensję tej drugiej osoby na jakieś swoje cele. Nie wiem, to może być, nie wiem, kupno domu w Polsce, to może być do samochodu, jakiegoś sprzętu, nie wiem, jakieś, może jeszcze realizować swoje marzenia, tylko jakieś wycieczki. Jest to wszystko możliwe. Jeżeli we dwoje są osoby tutaj zgrane, nie ma najmniejszego problemu. Także w Polsce, ja wiem, no załóżmy, nauczyciel ma żonę czy męża też nauczyciela, razem zarabiają na rękę gdzieś około prawie 6 tysięcy. No, powiedzmy, ceny podobne w Polsce, to nie jest żadna rewelacja, prawda? Tutaj natomiast jedna osoba jest na poziomie takiej dwóch osób w Polsce, tak to mniej więcej wygląda. Także zanim wrócisz do Polski, ja bym ci proponował jedną rzecz, żeby wypełnić ten status osiedleńca tutaj na miejscu, jaki jest, z uwagi na to, że to zawsze daje ci możliwość powrotu. W ciągu 2 lat możesz powrócić tutaj do Wielkiej Brytanii i zacząć od nowa. Jeżeli wyjedziesz z Wielkiej Brytanii bez zrobienia tego statusu, no to praktycznie przed tobą się droga zamyka. Jeszcze nie wiadomo, jak będzie z tym całym Brexitem, prawda, tutaj. Ale ja tak z całego serca, znając tutaj naprawdę masę osób, które powtórnie wróciły do Wielkiej Brytanii, radzę ci ten status sobie wyrobić. Wróć sobie do Polski wtedy, zacznij pracować tam. Zobaczysz, jak to jest naprawdę, jako, załóżmy, rodzic, dzieci, który wychowuje je i tak dalej, musi utrzymać, no, będziesz miał wspaniałe doświadczenie. Będziesz mógł sam się przekonać, jak to naprawdę w rzeczywistości wygląda. Także życzę ci powodzenia, wszystkiego najlepszego, trzymam za ciebie kciuki i za twoje powroty.